Cześć! Słuchasz podcastu Keto Keto, w którym rozmawiamy o ketozie oraz opartej na badaniach wiedzy o zdrowiu i żywieniu. Ja nazywam się Ewa Miszczak, a moim dzisiejszym gościem jest Joanna Wojsiat, doktor nauk biologicznych w dziedzinie biochemia, autorka licznych prac poglądowych i oryginalnych z zakresu neurobiologii i biochemii, opublikowanych na ramach polskich i zagranicznych czasopism. Asia spędziła sporą część swojego życia w laboratorium. Posiada ogromne zasoby wiedzy z zakresu biochemii, biologii molekularnej i dietetyki. Poza pracą naukową jest również dietetykiem specjalizującym się w dietetyce sportowej, redaktorem naukowym, szkoleniowcem oraz wykładowcą. Dzisiaj z dr Wojsiat rozmawiamy o mitach na temat ketozy. Pytamy o to, czy ketoza to tylko nowa moda w dietetyce, czy ketoza leczy raka, i czy ketoadaptacja może wpłynąć negatywnie na zdrowie. Jeżeli zastanawiacie się nad tymi lub innymi pytaniami dotyczącymi ketozy, zapraszamy do słuchania. Jest ze mną dzisiaj Joanna Wojsiat i spotkałyśmy się po to, żeby porozmawiać o ketozie, obalić kilka z najbardziej popularnych mitów i potwierdzić kilka ważnych faktów o diecie ketogenicznej. Cześć Asiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz mi, zanim przejdziemy do tych mitów, chciałabym, żebyś opowiedziała trochę o ketozie, o diecie ketogenicznej. Co to tak naprawdę jest i na czym polega? No myślę, że jest to w ogóle pojęcie i typ diety, który jest super mega często teraz spotykany, więc fajnie, że o tym rozmawiamy, bo przy okazji właśnie obalimy te podstawowe mity i pojęcia, które się czasem niesłusznie z tym kojarzą. No przede wszystkim dieta ketogeniczna, tak w ogóle z natury i ze swojej biochemii, jest to dieta, która bazuje na przemianie i jakby przeorganizowaniu swojego metabolizmu w ten sposób, że naszym głównym substratem energetycznym są kwasy tłuszczowe, tłuszcz, a nie glukoza. To jest też taki model odżywiania, który powoduje, że adaptujemy swój organizm do tego, żeby on preferencyjnie korzystał z tłuszczu, czyli jesteśmy w stanie się zaadaptować do sytuacji, w której w ogóle nie dostarczamy sobie glukozy, znaczy w ogóle jest to może troszkę na wyrost, ale w ilościach no, takich bardzo znikomych i jesteśmy w stanie po prostu funkcjonować i przeprowadzać wszystkie procesy metaboliczne na kwasach tłuszczowych. I co to oznacza tak w rzeczywistości? Jakbyś miała powiedzieć do osoby, która, kwasy tłuszczowe, glukoza, ale ja chcę dzisiaj przejść na keto, co to znaczy? To znaczy, co mam jeść, jak mam jeść? Jasne, właśnie z tej strony może. To oznacza to w praktyce, że przede wszystkim najbardziej takim mylnym pojęciem jest to, że ludziom ketoza kojarzy się z gigantyczną ilością tłuszczu. I oczywiście jest to dieta rzeczywiście wysokotłuszczowa, ale podstawą tutaj jest restrykcja węglowodanów i jakby udział tłuszczu, czyli tutaj głównym punktem jest to, że zmniejszamy poziom cukrów, głównie tutaj też chodzi o cukry proste, na rzecz tłuszczu i rzecz białka, bo też warto zaznaczyć, że jednak białko w diecie ketogenicznej jest obecne. Oczywiście kluczem jest tutaj tłuszcz, natomiast nie wykluczamy białka. Jeśli chodzi o rozkład tych makroskładników, jak to powinno wyglądać, no są różne szkoły, inny też jest ten rozkład przy wejściu w samą ketozę, czyli przy tak zwanej ketoadaptacji, a później, gdy już jakby w diecie jesteśmy. Natomiast mówi się o takim poziomie tłuszczu 60-75% już w tej fazie jakby stacjonarnej, kiedy tą ketozę mamy, około 15-10% węglowodanów, białek, a reszta to są węglowodany. Natomiast w praktyce mówi się o tym, że ta ilość węglowodanów nie powinna przekraczać 50 gram. Też tutaj to zależy, właśnie później będziemy o tym pewnie mówić, czy to są kobiety, czy to są osoby trenujące, nietrenujące. Jednak głównym substratem i głównym naszym produktem, tym co jemy, są tłuszcze. I właśnie to jest bardzo ważne, że nasz organizm, przez to tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę, że sami modulujemy i sami się programujemy, czyli to, czym się karmimy i jakim substrat energetyczny jest tym głównym, powoduje, jakie przemiany metaboliczne zachodzą w naszym organizmie. I co ważne, w ketozie istotne jest to, że kiedy zmniejszamy udział węglowodanów jako naszego głównego zasobu energetycznego, stawiamy na tłuszcze. I wtedy tkanki nasze, jakby wszystkie komórki, które no nawet uważano, że są skazane na glukozę, zaczynają po prostu samoistnie korzystać z tłuszczu jako z tego głównego źródła energetycznego. I
bardzo które jest bardziej efektywne. Które jest bardziej efektywne, tak. I oczywiście warto pamiętać, i jest to prawdą, że dla komórek mózgowych, dla neuronów, no glukoza jest niezbędna, natomiast ją możemy sobie po prostu wytworzyć też z tych niecukrowych źródeł, o których pewnie później opowiemy, jest to mowa o procesie glukoneogenezy. Ale bardzo ważne jest też to, że dieta ketogeniczna pozwala nam tak naprawdę kontrolować cały metabolizm, całe łaknienie, no tak naprawdę wszystko, co związane jest z podażą pokarmu, ponieważ im więcej jemy produktów cukrowych, im więcej jemy glukozy, tym też większe jest nasze uzależnienie od tego rodzaju makroskładnika. I jeśli odstawiamy po prostu glukozę, to czyli cukry, nasz organizm zmuszony jest szukać sobie gdzieś tych substratów energetycznych gdzieś indziej. I wtedy po prostu następują te znamienne dla ketozy przemiany metaboliczne, które umożliwiają nam funkcjonowanie. Dlatego u osoby, która jest zaadaptowana do spożycia węglowodanów, jakby to pragnienie i łaknienie na ten surowiec jest tym większe niż w przypadku osoby, która jest zaadaptowana do tłuszczy, ponieważ ta osoba, jeżeli jesteśmy już na diecie ketogenicznej, używa glukozy tylko tam, kiedy jest ona absolutnie potrzebna, czyli właśnie w tych komórkach, gdzie preferowanym źródłem są cukry, czyli na przykład w neuronach. A jeżeli zmniejszamy udział węglowodanów w diecie, spada również ta grupa sygnałów, która wtłacza tą glukozę do komórek i wtedy włączamy takie sygnały protłuszczowe, czyli ketoadaptacyjne i to powoduje, że te komórki samoistnie zaczynają oszczędzać energię i po prostu przestawiać się na metabolizm tłuszczowy. Ja wiem, że to jest może zbyt skomplikowane, to może... No trochę brzmi skomplikowanie, no. Ale tak powiedzmy z naukowego na nasze, chodzi po prostu o to, że jak jesteśmy w ketozie, to czy tam na diecie ketogenicznej, to chce się nam mniej jeść i nie mamy poczucia pragnienia w stylu, ale bym zjadła czekoladkę. Znaczy tak, jeżeli chodzi właśnie tutaj o to mniej jeść, o co chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że no taki słynny mit owsianki, która jest taka super sycąca, jemy ją na śniadanie, jesteśmy super najedzeni, ale pewnie większość z nas, przynajmniej ja, będąc kiedyś na dietach wysokowęglowodanowych, teraz jestem na dietach wysokotłuszczowych, jest ten taki magiczny drop down, kiedy zaczynamy być bardzo głodni po tych 3 godzinach. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że dieta wysokowęglowodanowa, w ogóle węglowodany, powodują wyrzut insuliny. Insulina, jak pewnie większość z nas wie, jest to hormon wydzielany przez komórki beta-trzustki, którego celem jest obniżanie poziomu cukru we krwi. I działa to po prostu na taki chłopski rozum w ten sposób, że gdy mamy wysoki wyrzut cukru, czyli zjadamy posiłek wysokowęglowodanowy, zaczyna działać nam ta insulina, która obniża poziom ten cukru i zaczynamy być głodni. I właśnie to też powoduje jakby to, że te wahania poziomu cukru powodują u nas czasem takie złudne poczucie, że jesteśmy głodni, a tak naprawdę to nie jest prawdziwy głód, tylko spadek poziomu cukru powoduje takie uczucie. I tłuszcze, w ogóle dieta wysokotłuszczowa przede wszystkim bardzo ładnie normuje wyrzuty insuliny, powoduje, że jesteśmy dłużej nasyceni, to też ma wpływ bardzo duży na grelinę, czyli na hormon głodu. Natomiast no, nie obserwuje się takich spadków energetycznych, po prostu tłuszcze są... cząsteczki tłuszczu w ogóle są znacznie większe niż cząsteczki glukozy i po prostu też no, są większym nośnikiem energetycznym. Zapewniają nam tą sytość na dłużej. Tutaj są bardziej skomplikowane szlaki metaboliczne, ale dla przełożenia takiego dietetycznego i zrozumienia, dlaczego chociażby to łaknienie jest mniejsze, można myślę to w ten sposób wytłumaczyć. Asia, no nie ukrywam, że wszystko, co mówisz, brzmi super ciekawie, ale bardzo naukowo. I jakby to od razu mnie kieruje do mojego drugiego pytania, które do ciebie miałam. Jak wszyscy wiemy, nie tak dawno temu bardzo modna była dieta paleo, jeszcze wcześniej modne były różne inne diety. Teraz zaczęła trendować dieta ketogeniczna i często słyszy się taki zarzut, że właśnie to jest nowa moda, która przyszła do nas zza oceanu, z Ameryki, jak to zwykle bywa. No ale tak jak tutaj mówisz o różnych naukowych kwestiach, o właśnie biologicznych, chemicznych, to ja też słyszałam, że za dietą ketogeniczną stoi bardzo wiele lat badań i dużo pracy między innymi naukowców, więc może powiesz coś więcej o tym. Jakby moje pytanie jest takie, czy dieta ketogeniczna to po prostu nowa moda? No może zacznę od tego, że w ogóle wydaje mi się, że
ostatnimi czasy w Polsce mamy takie trendy popdietetyczne, czyli co jakiś czas, średnio co kilka miesięcy jest pik wzrostu albo spadek zainteresowania jakąś dietą. Była to dieta paleo, low carb, high carb. Generalnie mamy bardzo dużo takich, no mówię, popdietetyków, którzy promują pewnego rodzaju diety. Natomiast z mojego punktu widzenia, ponieważ no, wywodzę się z neurobiologii, jestem neurochemikiem, dosyć mocno byłam zawsze zaangażowana w tematy związane z epilepsją, z napadami padaczkowymi, czy w ogóle z chorobami neurodegeneracyjnymi. I pamiętam, że już w czasie swoich studiów doktoranckich bardzo dużo czytałam na temat metody, tak naprawdę, która stosowana była już w 1911 roku, a nawet i wcześniej, bo Hipokrates, czyli jak wiemy, no, myśliciel starożytny chyba, stosował pewne metody dietoterapii, czyli manewrowania dietą w działaniu, w leczeniu. I już właśnie za czasów Hipokratesa wysnuto taki pogląd, że restrykcje kaloryczne, w ogóle głodzenie człowieka powoduje cofanie się pewnych objawów choroby. On uważał, że wtedy cała energia człowieka i energia organizmu i komórki celowana jest na leczenie choroby i walkę organizmu z chorobą, a nie na trawienie. I to były takie pierwsze przesłanki ku temu, że rzeczywiście głodzenie może dawać efekty. To były oczywiście takie hipotezy, natomiast były tam jakieś mikro, myślę, że w tamtych czasach nie były to jeszcze badania kliniczne, ale jakby już jakieś próby. Natomiast no, takim najbardziej znamiennym i dużym osiągnięciem był początek XX wieku, kiedy to w bodajże 1911 roku były takie pierwsze poczynania leczenia padaczki lekoopornej, epilepsji, początkowo głodówkami, czyli no, ograniczano znacznie podaż kalorii, podaż pożywienia i obserwowano, że te napady drgawkowe się cofają. Ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jakby historia jest, później było szereg badań, które były kontynuowane, natomiast no, lata 20. i 30. właśnie XX wieku to był taki absolutne, największe zainteresowanie ketozą w pojęciu terapeutycznym. Do teraz jest drugi pik. Tak, oczywiście było później też tak, że zaczęto stosować pewne leki, też tutaj nie chcę wchodzić w farmakologię, ale te leki zaczęły przynosić pewne efekty, więc troszkę z ketozy zrezygnowano, natomiast było bardzo ważne takie spostrzeżenie w tamtych czasach, że głodówka dawała znacznie lepsze efekty terapeutyczne niż stosowany wtedy bromek potasu, który po prostu miał oczywiście, jak to leki, również działania niepożądane i zaburzał po prostu sprawność umysłową pacjentów. I takie bardzo ważne odkrycie było około 10 lat później, bo to był 1921 rok, kiedy klinika Mayo w Stanach Zjednoczonych, jeden z lekarzy, wydaje mi się, że to był Wilder, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, wysnuł taki pogląd, że skoro głodówka i ograniczanie podaży energii takie ma znamienne efekty i bardzo mocno działa terapeutycznie, to czy można zmimikować po prostu też te szlaki sygnałowe, które są w komórce inaczej, bo tam zauważono, że wytwarzają się rzeczywiście ketony w trakcie głodówki. No i tutaj były pierwsze jakby takie działania. Powiedz może, co to są ketony? Ketony. Pierwszy raz się dzisiaj pojawiają. Tak, to jakby te najsłynniejsze cząsteczki, które łączone są z ketozą, to są po prostu produkty metaboliczne rozpadu kwasów tłuszczowych. I właśnie to te słynne ketony, mierzymy w czasie ketozy, sprawdzamy ich poziom, one są tak jakby dla nas wyznacznikiem w ogóle bycia w całym tym procesie metabolicznym. Mierzymy ich poziom głównie w odniesieniu do poziomu glukozy i wtedy możemy mówić, czy jesteśmy już w ketozie, czy nie jesteśmy. Nie wiem, czy tutaj będziemy mówić o tych widełkach i tych wszystkich progach, bo myślę, że na podcaście to nie do końca jest ważne. No, przyjdzie na to czas. Przyjdzie na to czas, natomiast tak, no, ketony to są te cząsteczki, szczególnie 3-acetoacetan, acetoocetan i beta-hydroksymaślan, które jakby w wyniku rozpadu kwasów tłuszczowych są tymi metabolitami. No i właśnie wracając, zauważono, że pojawianie się tych ketonów obserwuje się również w trakcie głodówki, co jakby przekładało się na efekty terapeutyczne epilepsji. I właśnie w 21 roku były takie pierwsze badania, które przyniosły ogromnie korzystne skutki, ponieważ nawet 50% badanych wtedy wyleczono po prostu. Wyleczono to może duże słowo, ale bardzo mocno ograniczono objawy. I wtedy też po raz pierwszy zaproponowano po prostu rozdział tych makroskładników i uznano, że jest to 1 gram białka na kilogram masy ciała, około 15 gramów, to było, od razu podkreślam, że tutaj jest
ketoza farmakologiczna, ona różni się od tej dietetycznej, jest dużo bardziej restrykcyjna. I tam było około 15 gramów węglowodanów, a resztę stanowiły białka. I to rzeczywiście tak bardzo mocno restrykcyjna dieta, oczywiście w warunkach laboratoryjnych, klinicznych, troszkę pod kloszem, więc bardziej doglądana, wykazywała tak duże terapeutyczne efekty. I właśnie w kontekście stosowania już stricte diety ketogenicznej w leczeniu epilepsji było takie badanie właśnie w klinice Mayo, gdzie poddano analizie 100 osób i tak naprawdę 95% z nich objawy się cofnęły lub były dużo, dużo łagodniejsze, a około 50% wyleczono, więc myślę, że te dane mówią same za siebie. No i w przypadku ketozy no chyba nie można mówić o takim trendzie. Znaczy tutaj stosowana była ta dieta w celach leczniczych, farmakologicznych. Natomiast jako dietoterapia, jako może sposób żywienia rzeczywiście teraz przeżywa takie swoje, powiedzmy, 5 minut. Natomiast warto pamiętać, że ma udokumentowane działania już po prostu właśnie, dużo a wcześniej. Propos tych udokumentowanych działań, wiemy już, w ogóle jak słyszę badania, to od razu pojawia się uśmiech na mojej twarzy i o badaniach chciałabym trochę więcej teraz z tobą porozmawiać, powiedz mi, bo tak jak mówisz, już na początku XX wieku były prowadzone badania i ketoza przynosiła oczekiwane efekty. Pytanie, czy badania teraz jakieś trwają, czy jakieś już inne dokonania zostały dokonane właśnie w kontekście ketozy i jak to wygląda teraz, bo wiemy, że wokół ketozy pojawiło się dużo specjalistów i niestety pseudospecjalistów, którzy często na badania się powołują, więc chciałabym, żebyś może nam powiedziała, jak to wygląda właśnie w świecie naukowym. To znaczy, na pewno najszerszym kontekstem, tak mi się wydaje, mówię, z mojego podwórka, z podwórka neurobiologicznego, ketoza jest badana w kontekście epilepsji i chorób neurodegeneracyjnych. Z racji tego, że ja właśnie zajmowałam się chorobą Alzheimera i szereg publikacji tego typu czytałam, natknęłam się, bo epilepsja jakby jest już znana, ale mało kto wie, być może, że nawet w warunkach in vitro, czyli w warunkach laboratoryjnych, kiedy nie jemy tych gigantycznych, w cudzysłowie, ilości tłuszczu, wykazano, że beta-hydroksymaślan, czyli jeden z ketonów, jakby wynik cięcia, że tak powiem, tych kwasów tłuszczowych, wykazuje bardzo dobre działanie na neurony. I już tłumaczę, co mam na myśli. Przede wszystkim wykazano, że wykazuje działanie neuroprotekcyjne, czyli zmniejsza śmiertelność komórki, tak zwaną apoptozę. Kiedy traktowano in vitro, czyli jakby na szalce, laboratoryjnie, hodowle neuronalne beta-hydroksymaślanem, zauważono, że zmniejsza się apoptoza tych komórek, czyli śmierć komórek. Zmniejsza się toksyczność glutaminianu. Już tłumaczę, co to jest. Ekscytotoksyczność glutaminianu jest to nic innego jak po prostu śmierć komórek wywołana nadmiarem tego przekaźnika. Podwyższony poziom glutaminianu występuje w szeregu chorób neurodegeneracyjnych, właśnie między innymi w chorobie Alzheimera i wykazano, że beta-hydroksymaślan zmniejsza poziom tego kwasu glutaminianowego. Tak samo wpływa na przekaźnictwo kwasu gamma-aminomasłowego, tak zwanej GABA, o której teraz jest dosyć głośno. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły odnośnie GABY, natomiast ważne jest, że wykazuje działanie w tym kontekście. Dodatkowo zauważono także przeciwzapalny i antyoksydacyjny charakter beta-hydroksymaślanu w tych hodowlach neuronalnych. Takie badania przeprowadzono właśnie, tak jak mówię, na hodowlach, ale również na myszach. Czyli epilepsja z jednej strony, natomiast przeciwzapalne, neuroprotekcyjne i przeciwwolnorodnikowe działania na komórki neuronalne. No i właśnie bardzo takie interesujące i ku uciesze moje wyniki badań opublikowano w kontekście choroby Alzheimera, ponieważ inkubowano komórki z fragmentem beta-amyloidu, już tłumaczę, beta-amyloid jest to po prostu białko, patologiczna forma białka, która jest taka jakby najbardziej znamienną cechą mózgu osób chorych na chorobę Alzheimera i wykazano, że beta-hydroksymaślan, czyli ten jeden z naszych ciał ketonowych, w połączeniu z tym beta-amyloidem znacznie zmniejsza jego szkodliwość wobec komórek. Jest więcej dendrytów komórek neuronalnych. Dendryty to są te wypustki, które są jakby odpowiedzialne za przekaźnictwo między neuronami i zwiększa się też długość neuronów. Bardzo ciekawe badania. Co oznacza dla osób chorych przede wszystkim no, łagodzenie objawów, lepsze zdolności kognitywne. Kognitywne, czyli poznawcze, no bo główną cechą tak naprawdę choroby Alzheimera jest no,
zaburzenia pamięci krótkotrwałej, ale zdolności poznawcze, zdolności no, określania, gdzie się jest, jakby jaki mamy dzień tygodnia. Tutaj też nie chcę wchodzić w głębiej, bo to liczne testy jakby ale mówią. To też pytanie, czy jeżeli ktoś ma bardzo zaawansowaną chorobę Alzheimera, przechodząc na dietę ketogeniczną, jest w stanie cofnąć objawy to znaczy, lub się wyleczyć nawet z tej choroby? Absolutnie nie powiem, że się wyleczy i tutaj bardzo chciałabym ostrożnie z tym wyleczy się w jakimkolwiek podejściu, bo moim zdaniem dietoterapia, suplementacja, to wszystko są elementy dodatkowe do farmakoterapii i tutaj naprawdę chciałabym postulować. Natomiast w przypadku choroby Alzheimera też myślę, że tu możemy nawet nagrać dodatkowy, osobny podcast. Dieta wysokocukrowa i generalnie cukier, naprawdę to jest zapalnik stanów zapalnych, że tak powiem, szlaku IGF-1, szlaku insulinozależnego. Nie jest on wskazany na chorobach, które mają podłoże zapalne. Także ja myślę, że dieta wysokotłuszczowa i bogatobiałkowa na pewno byłaby korzystniejsza dla osób ze stanami zapalnymi mózgu czy ze zmianami neurodegeneracyjnymi. I tutaj chociażby, no mówię, właśnie wykazanie działania beta-hydroksymaślanu na łagodzenie negatywnego działania beta-amyloidu. Dodatkowo. A ja mam jeszcze takie pytanie. Jeżeli popatrzymy na... Jeżeli mamy osobę, która jest zainteresowana dietą ketogeniczną albo zastanawia się nad tym, załóżmy, że jest w pełni zdrowa albo wydaje się, że jest zdrowa, bo nigdy się nie badała, ale generalnie nie ma żadnych objawów, jest osobą młodą, ale wie, że w swojej rodzinie miała przypadki takich chorób jak Alzheimer, jak nowotwory mózgu, tego typu rzeczy. Czy dieta ketogeniczna jest jakby dobrym tropem i czy warto byłoby pójść w tę stronę, wiedząc, że historia jest taka, a nie inna? No wiesz co, wydaje mi się, że ciężko stwierdzić, co jest dobrym tropem. Takim, mamy jakiś marker predykcyjny albo jakieś przypuszczenie, że w rodzinie na przykład ktoś rozwinął jakąś chorobę typu chorobę Alzheimera. Chociaż też chcę zaznaczyć, że choroba Alzheimera jest, mamy dwie formy, jest forma sporadyczna, która po prostu bez jakiegoś znanego czynnika się może pojawić. Znaczy mamy jakieś tam czynniki środowiskowe, ale nie ma takiej pewności, że się pojawi. I mamy formę rodzinną, która związana jest z mutacją w takim białku, który nazywa się presynilina pierwsza. Był to przedmiot mojej pracy doktorskiej, więc jakby już aż ciarki mam, jak o tym mówię. Więc jeżeli mamy tą formę rodzinną, to wtedy mamy pewnik, że tak, no rozwinie się nam ta choroba. Ale tak samo w przypadku... Pewnik aż. No mamy pewnik. Mamy pewnik, jesteśmy obciążeni, bo to jest mutacja taka tak zwana autosomalna, dominująca, czyli na pewno się ujawi. Możemy jedynie jakoś... Taki off-topic, tylko można sobie to zbadać? Można sobie to zbadać. To nawet wiem, że w Polsce robione są takie analizy genetyczne, także można. Ale też zapytałaś o to, czy jeżeli w rodzinie mamy przypadki nowotworu, to czy warto byłoby takiej diety chociaż spróbować? No ja powiem, jakby to jest bardzo subiektywne. Ja uważam, że tak. Ja uważam, że dieta ketogeniczna, przynajmniej takie epizody z tą dietą, czyli na przykład jesteśmy jakiś czas, pół roku, rok, jakoś sobie manewrujemy, jest moim zdaniem, jest dobra dla zdrowia. Ja jestem też takim zwolennikiem i jakby no te wszystkie szlaki sygnałowe, które udało mi się tam kiedyś w życiu przeanalizować, naprawdę szereg z nich wychodzi od insuliny, od nadmiaru cukru, od diet wysokowęglowodanowych i tak zwanych western diet, czyli dieta wysokowęglowodanowa i wysokotłuszczowa. Nie jest to absolutnie ketoza, bo wtedy mamy i wysokie węglowodany, i wysokie tłuszcze, tak zwana dieta zachodnia. No tak naprawdę wszystkie choroby zdrowotne, ja jestem zwolennikiem teorii, że naprawdę wszystkie choroby zaczynają się od diety. I cukier, i przede wszystkim cukier działa prozapalnie, czyli i w chorobach neurodegeneracyjnych ja skłaniam się ku stwierdzeniu, że warto spróbować w ogóle odstawić cukier i jeżeli mamy takie obciążenie, to spróbować sobie być na takiej diecie. Tak samo w przypadku chorób nowotworowych. Na pewno nie będę postulować i wysnuwać takich wielkich twierdzeń, że tak, to leczy raka i po prostu odstawienie cukru spowoduje wspaniałe efekty terapeutyczne, może to wspomóc, ale jeżeli mamy takie obciążenie, to możemy najzwyczajniej odciąć troszkę, chociaż troszeczkę, ja nie mówię nawet już o samej ketozie, ale o jakimś low carbie, spróbować, zobaczyć, jak się na tym będziemy czuć i na pewno nie zaszkodzi to komórkom, bo cukier jest prozapalny. Ja bym powiedziała, że Jezu, to będzie mocne stwierdzenie, ale jakby no bardziej sprzyja nowotworowi niż nie. O, może tak. Okej. Okay. Jeszcze właśnie w kontekście działania na mózg, dlaczego rzeczywiście ciała ketonowe i ta ketoza głównie w tych chorobach neurodegeneracyjnych i związanych po prostu z neuronami jest, no wydaje mi się, że jest pożądana. Przede wszystkim wykazano, że ketoza, ciała ketonowe zwiększa stosunek ATP do ADP w mózgu. Już tłumaczę, co to znaczy. ATP to jest ten nasz główny nośnik energetyczny, adenozynotrifosforan. I jeżeli jego poziom jest większy niż tej formy zredukowanej, czyli ADP, to tak po prostu po ludzku
jest większa dostępność energii dla mózgu i jakby przekłada się to po prostu na to, że ten mózg może lepiej funkcjonować, działa lepiej kognitywnie. Te wszystkie zdolności kognitywne, tak jak mówiłam, to są po prostu zdolności poznawcze, kojarzeniowe, zapamiętywania. Wpływa też bardzo dobrze na hipokamp. Hipokamp to jest właśnie ta struktura mózgu, która jest najbardziej dotknięta w chorobie Alzheimera, która ma szereg funkcji, też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jedną z nich właśnie jest jakby odpowiada za pamięć krótkotrwałą. Też bardzo fajne badanie czytałam, które po prostu wiadomo, że ketoza to tłuszcz. Osłonki mielinowe w naszych neuronach zbudowane są z fosfolipidów, czyli z tłuszczy. I wykazano, że oprócz tego, że zwiększa się ten poziom ATP dzięki ketozie i ketonom w mózgu, to też zwiększa się poziom fosfolipidów, które budują te osłonki mielinowe, czyli przekaźnictwo neuronów, przekaźnictwo sygnałów jest po prostu lepsze. I oczywiście mówi się, że mózg polega na glukozie, że te 25% tej glukozy powinniśmy dostarczać. Jasne, że tak, ale trzeba pamiętać, że mózg może też wytwarzać, jakby może bazować na źródłach innych niż glukoza, chociaż jakieś tam ilości, tak jak mówią dane naukowe, muszą być dostarczone. Okej. Powiem Ci, że zawsze jak z Tobą rozmawiam o ketozie, o tych wszystkich naukowych rzeczach, to zawsze mam taki moment, że jak już się rozleniwiam na tej mojej ketozie, bo ja na niej jestem już od prawie roku, to zawsze jak z Tobą porozmawiam, to mam taką ochotę, żeby wstać, iść do kuchni, robić super zdrowe jedzenie i wiesz, nigdy więcej nie używać słodzików, nie jeść cukru i po prostu jeszcze bardziej o siebie zadbać. No i pójdźmy za tą moją chęcią i wyjdźmy z laboratorium i chodźmy do kuchni. Mhm. Mówimy tutaj o tym, że ketoza może mieć jakiś zbawienny wpływ na nasze zdrowie i życie, no ale trzeba jakoś się w tej ketozie znaleźć, czyli kolejne słowo klucz, którego boją się często ludzie i przez ten proces często nie decydują się na ketozę, czyli ketoadaptacja, ten proces, w którym zachodzi przejście z odżywiania się glukozą w odżywianie się ciałami ketonowymi, tak? Powiedz nam wszystkim, na czym ono polega. Jest to proces, który w ogóle pozwala nam wejść w ketozę. Tak naprawdę jest to wejście w ketozę. Jest to zmiana kompletna glukostazy, czyli tego, co się dzieje z glukozą w naszym organizmie, jak my ją dysponujemy, co z nią robimy po zjedzeniu i kompletnie przestawiamy swój metabolizm na kwasy tłuszczowe. I jakby są no zgodnie z literaturą, z zaleceniami naszymi polskimi i w ogóle jakby jeśli szukamy informacji o ketozie, są tak naprawdę dwie tradycyjne drogi wejścia w ketozę. Taka ketoadaptacja typowa trwa zazwyczaj 30 dni. Oczywiście naprawdę jak to w przypadku całej biologii ludzi, wszystko jest bardzo heterogenne i nigdy nie można powiedzieć, że tak, to jest 30 dni, o matko, po 30 dniach nie mam odpowiedniego poziomu ketonów, znaczy, że nie weszłam. Jest to bardzo indywidualne, natomiast uśredniona taka liczba to jest... Czyli rozumiem, że zdarzają się przypadki, że może ktoś być, może nie wejść w ogóle. Może nie wejść, może być... Można popełniać szereg takich mikrobłędów, o których nie wiem, czy dziś będziemy się na tym skupiać, natomiast no, jest szereg elementów, które na to wpływają, chociażby, no może tylko fajne publikacje przeczytałam, więc o tym wspomnę, że bardzo duże znaczenie ma rytm dobowy, w ogóle utrzymywanie rytmu dobowego, światło, na przykład świetne badania czytałam teraz w dosyć prestiżowym czasopiśmie takim Plus One. Opublikowano badania, kiedy była grupa osób, wszystkich karmiono tak samo, 3 posiłki dziennie i badano ich jakby takie typowe parametry metaboliczne, tolerancji na glukozę, insulinę. I wykazano, że osoby, które naświetlane były sztucznym światłem niebieskim rano albo wieczorem, zupełnie odpowiadały inaczej na tolerancję czyli glukozy. Czyli światłem z komputerów, telefonów, dokładnie telewizorów, tak? I bardzo obniżało to, nie chcę powiedzieć, że prowadziło do insulinooporności, ale tolerancję na glukozę i bardzo wpływało na insulinę, czyli jakby widzimy, jaki wpływ takie zewnętrzne czynniki mogą mieć. No właśnie tak jak mówię, sen, rytm dobowy, chociażby to światło i dlatego plus błędy w diecie. Plus błędy w diecie. Jak wiadomo, ketozę, samo wejście w ketozę i dietę ketogeniczną wspomaga, tak jak mówiłam, z tego to się wywodzi, intermittent fasting, czyli głodzenie rzeczywiście daje efekty pojawienia. Już po 16 godzinach głodówki tak naprawdę pojawiają się ciała ketonowe. Nawet u osób, które nie są zaadaptowane. Tak, nawet no, nie jemy, mamy długą przerwę w jedzeniu, czasem po śnie budzimy się, bo poziom ketonów wzrasta w nocy, więc budzimy się rano, możemy mieć te ketony, więc to ma ogromne znaczenie. Też nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale wiadomo, że morsowanie też wpływa na to, czyli jest szereg rzeczy, które my możemy zrobić, coś więcej niż tylko zajadanie gigantycznych... Czyli styl życia. Trochę tak. No, ketoza to na pewno jest styl życia. Dieta ketogeniczna jest elementem ketozy i to też warto rozgraniczyć. Więc
jakby ta droga wracając do typowa, tak, a ta droga alternatywna, to często też chyba coraz częściej stosowana, bo nie chcę powiedzieć, że to jest droga łatwiejsza. No jest szybsza, taka, zależy co dla kogo jest łatwiejsze. No dla mnie 72 godziny postu nie do końca mogłyby być łatwe. Natomiast tak, droga alternatywna to są właśnie 72 godziny postu plus zewnętrznie jakby zjadane, stosowane ketony. I to też umożliwia wejście... W suplementach, oczywiście, egzogennie, czyli zewnętrznie. Jest drogą jakby do wejścia w ketozę, czyli tak zwanej ketoadaptacji. Ale najczęstszym pojęciem, nawet jak w Google, tak, szukamy ketoadaptacja, wejście w ketozę, no to pojawia się oczywiście grypa węglowodanowa, czyli tak zwana ketoflu. Już którą przeżyłam, nie polecam. No właśnie, więc pewnie możesz opowiedzieć z autopsji. Nie, tak naprawdę nie było tak źle. Trwało to u mnie 2 dni, wydaje mi się. Ja nie wiem, czy jestem normalnym przypadkiem, czy szczególnym przypadkiem, ale moja dieta, grypa węglowodanowa głównie polegała na tym, że miałam osłabienie, biegunkę i bóle głowy. Ale 2 dni i była bajka. Absolutnie typowe objawy i już tłumaczę z biochemicznego, znaczy no, z chemicznego punktu widzenia, czym to jest. Otóż no przede wszystkim dieta ketogeniczna, osoba, która wchodzi na keto, drastycznie zmniejsza swoje węglowodany. I teraz załóżmy, że tak uśredniając, no je te 20 gramów węglowodanów dziennie. Max, co wiąże się z tym, że gwałtownie spada poziom insuliny. Jakby jest to wynikiem tego, że mamy mało krążącej tej wolnej glukozy we krwi, zmniejsza się poziom insuliny, ale podstawowym jakby objawem i skutkiem tego są niedobory sodu. Dlatego, że w normalnych warunkach, kiedy insulina jest na wysokim poziomie w stosunku do ketozy, to nerki zaczynają gromadzić duże ilości sodu. Kiedy ta insulina gwałtownie spada, następuje usuwanie dużej ilości wody, o czym często się mówi, jakby to docięcie, dożyłowanie, usunięcie dużej ilości wody, ale co za tym idzie, usunięcie dużej ilości sodu. I to jest właśnie tak zwana hiponatremia, czyli tutaj nerki wchodzą w taki tryb diuretyczny, usuwają zgromadzony sód. Jeżeli usuwają zgromadzony sód, też tracimy potas, magnez, mówi się też o utracie chloru. I typowymi objawami właśnie hiponatremii są zawroty głowy. I te same objawy, co ciekawe, bardzo często zauważa się u sportowców przy nadmiernym wysiłku fizycznym, dlatego wtedy właśnie stosujemy na przykład izotoniki. Czyli można złagodzić efekty keto flu poprzez suplementację magnezem, jodem i potasem. Najważniejsze. Ale też sól. Sól. Sól kuchenna i tak naprawdę... Himalajska. Sól himalajska, myślę o himalajskiej oczywiście. Najprostszy sposób, 50% jakby zawartości soli to sód, więc nawet sól himalajska jak najbardziej, więc to jest podstawa. Oprócz tego sód, magnez i potas. I to są takie kluczowe elementy, które pozwolą nam przejść, albo nawet można warto zabezpieczyć się już ciutkę wcześniej. Jeszcze słyszałam o zupie mocy. Ja osobiście na mojej ketoadaptacji nie, to było lato, było ciepło i nie byłam w stanie jeść zupy mocy, czyli wywaru, takiego rosołu trochę. Tak, to też ale słyszałam, że on też... Tak, jak najbardziej. Takie, w ogóle fajnie by było, jakby były takie dostępne gdzieś już, gotowe takie buliony dodatkowo z tymi elektrolitami, ale najprościej na świecie właśnie izotoniki, czyli izotoniki to są takie napoje, które mają osmolalność, czyli osmolalność równą ciśnieniu, takie jak mają nasze płyny fizjologiczne. Mają mało węglowodanów, bo to jest około 60%. I taki izotonik pozwala nam przywrócić tą równowagę po prostu elektrolitową. No i właśnie bardzo ważne jest to, że sód wraz z chlorem i potasem regulują nam gospodarkę wodno-elektrolitową. Natomiast bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy tracimy sód i umyka nam też potas, możemy, no często obserwuje się objawy związane z napięciem mięśniowym, z zaburzeniem neuronalnym, ponieważ no jest to, jest on, jest ten, te jony są niezbędne do po prostu. Czyli co, skurcze, jakieś zamglenia? Tak, i dokładnie. I też taka, no mówi się o takiej, właśnie o mgle mózgowej, tak? Czyli no generalnie spadek ciśnienia, skurcze, zamglenia, bóle głowy, no ale można sobie z tym radzić, tak jakby teraz już wiemy, co jest... Ale trzeba się tego spodziewać. Tak, też, trzeba nie? się tego Bo spodziewać. Tak, ja wiem, że ja wiedziałam o tym, że muszę się suplementować, więc brałam te wszystkie suplementy i te naturalne izotoniki z solą himalajską piłam, ale jednak to ketoflu się pojawiło, nie? Więc... I co ważne właśnie, bo to też jest taki mit, że wszyscy mówią, o Boże, ketoflu to na pewno wynik odcięcia glukozy. Nie, to nie jest wynik odcięcia glukozy, bo naprawdę nasze komórki świetnie się adaptują do tego, że nie ma glukozy. To jest po prostu wynik odwodnienia i demineralizacji. Dlatego warto już sobie wcześniej, trochę tak jak kobiety planujące ciążę jedzą kwas foliowy,
metylowany, pamiętamy, że metylowany kwas foliowy, to warto przed wejściem na ketozę, moim zdaniem, już przygotować sobie, nie wiem, nagotować chociażby tego rosołu, bo rzeczywiście ten, mówi się, to jest złota zupa, złota woda, jak to w biochemii się mówi, ten rosół na kości ma po prostu te wszystkie niezbędne składniki, związki aktywne, które po prostu są potrzebne do przejścia ketoadaptacji. Sól himalajska, najprostsza po prostu sól himalajska jest też... I co, i dużo wody? Dużo, absolutnie dużo wody. Trzeba pamiętać, że... Co to znaczy dużo? Dużo. No, średnio mówi się o 1,5 litra, 3 litry dziennie. Ja uważam, że no generalnie moment pragnienia to jest moment odwodnienia. Powinniśmy po prostu no, pić tą wodę tak naprawdę cały czas, po prostu mieć przy sobie. Trzeba pamiętać, że jeżeli wchodzimy w ketozę, zmienia się absolutnie gospodarka glukozowa, tak? Czyli trzeba pamiętać, że glikogen wiąże wodę. W momencie, gdy my pozbywamy się tego glikogenu, pozbywamy się bardzo dużej ilości wody, którą po prostu musimy uzupełnić. Bardzo teraz już w tej chwili coraz więcej jest dostępnych no, takich środków oprócz pierwiastków, które nam tak jak pojedynczo, tak, że sobie kupujemy chlorek magnezu czy sód. Takim suplementem, wydaje mi się, że jest to suplement, jest kalium. To jest taki bezcukrowy granulat, który ma w sobie cytrynian potasu, bardzo dobry źródło potasu i wodorowęglan potasu. Oprócz tego można sobie aplikować właśnie magnez w postaci cytrynianu czy chlorku. Można robić kąpiele magnezowe. Też pewnie słyszałaś o tym. Potas w postaci chlorku. No a jeżeli chodzi o sól, o sód, to moim zdaniem najlepszym, najprostszym źródłem jest po prostu solenie potraw. Pytanie, które pewnie dużo osób sobie zadaje, czy jakby ilość jedzonego cukru wcześniej, przed ketoadaptacją, wpływa na sam proces ketoadaptacji? No oczywiście, że tak, bo organizm i metabolizm takiego człowieka, który wcześniej był bardzo uzależniony od cukru, na przykład, no, nie chcę mówić o high carbie, tylko osoby, które no, miały tendencję do podjadania takie ciasteczkowe potwory troszkę i ta wolna glukoza cały czas była w tym krążeniu, troszkę przechodzą tą ketoadaptację gorzej. Przede wszystkim osoby, które, tak jak mówię, są zależne od glukozy, miały jakąś insulinooporność, oprócz zmęczenia, rozdrażnienia, tych typowych objawów ketoflu, czyli spadku ciśnienia, odczuwają też rozdrażnienie i często są takie objawy depresyjne. Po prostu najzwyklej w świecie no, czegoś brakuje, bo naprawdę ja jestem zwolennikiem teorii, nawet nie chcę już mówić hipotezy, bo dla mnie jest to teoria, że cukier uzależnia, dokładnie te same ośrodki w mózgu są dotknięte cukrem, jak uzależnieniem od twardszych środków. Natomiast możemy uniknąć troszkę, oprócz tego, tak jak mówiłam o suplementacji sodem, potasem, magnezem i tym bulionem już wcześniej, możemy unikać, troszkę niwelować objawy tej ketoflu, po pierwsze, kiedy będziemy jeść do syta, bo ważne jest to, że w ketoadaptacji nie powinniśmy liczyć kalorii, nie powinniśmy głodować. Później będzie na to moment, w zależności jaki cel będziemy chcieli osiągnąć. Jeżeli będziemy chcieli schudnąć, to obcinamy te kalorie, obcinamy te tłuszcze, jakby trzymamy się w makro. Natomiast... Tak, bo warto, ja tylko dodam, że warto zaznaczyć, że teraz ketoza jest w trendzie, coraz bardziej rosnącym też, dlatego że ludziom się wydaje na podstawie rzeczy, które widzą i zdjęć też, które widzą na social media, że dieta ketogeniczna to jest bardzo łatwa droga do tego, żeby po prostu schudnąć. I też słyszałam wielokrotnie, powiedzmy, jeżeli się mylę, ale że ludzie źle przechodzą proces właśnie ketoadaptacji, dlatego że już od pierwszego dnia bardzo mocno liczą swoje kalorie. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim ketoadaptacja jest momentem, w którym my musimy nauczyć po prostu... no kolokwialnie wytresować swój organizm, swój metabolizm, swoje komórki do tego, że od teraz, uwaga, kwasy tłuszczowe i tłuszcz będzie naszym podstawowym substratem energetycznym. Rzeczywiście jest tak, że jeśli już przejdziemy ketoadaptację, jesteśmy w ketozie, nasze komórki się przeprogramowały, zmusiliśmy je do tego, żeby nie tylko żyły tą glukozą, tylko żyły kwasami tłuszczowymi, to rzeczywiście jest to metoda na zrzucenie sporych ilości tkanki tłuszczowej. Przede wszystkim jest to dobra metoda na tak zwane docięcie, bo tak jak wspominałam, glikogen wiąże wodę i momentalne po prostu odcięcie, znaczy nie momentalne, ale jakby odcięcie glukozy, odcięcie glikogenu powoduje, że ta woda z organizmu nam spada. Jeżeli spada nam woda z organizmu, no to tracimy na objętości, tracimy obrzęki, bardzo jakby ma to wpływ, działanie przeciwobrzękowe, też traci się ten celulit, wszystko fajnie, rzeczywiście można na tym ładnie schudnąć, tylko kwestią jest to, żeby manewrować już tym swoim celem, jakby sylwetkowym, dietetycznym później. Bardzo często spotykam się z tym właśnie w internecie, czy jak rozmawiam z ludźmi, że
my już tniemy te kalorie i wchodzimy na restrykcję kaloryczną już w ketoadaptacji. A najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że ketoadaptacja to jest proces jakby nie dla nas docelowo już teraz, że dla jakiegoś celu, który sobie wyznaczyliśmy, tylko dla organizmu, żeby go przestawić, jakby zmienić szlaki metaboliczne, żeby organizm po prostu przeprogramował się z glukozy na kwasy tłuszczowe. I dla organizmu już sam ten proces jest stresem. Tak jakby cięcie kalorii, restrykcje kaloryczne wtedy powodują, że no, podnosi nam się kortyzol, zwiększa się stres oksydacyjny, nie jest to dobra metoda na dzień dobry, czyli na dzień dobry wchodzimy, jesteśmy w ketoadaptacji, nie skończyło się nawet, nie minęło 30 dni, my już sobie tniemy kalorie. Ketoadaptacja jest momentem, w którym my... A co jeżeli robimy to nieświadomie? Jeżeli już w ketoadaptacji nie czujemy głodu, bo to był na przykład mój, to jest moja historia, ja po tygodniu bycia w ketoadaptacji przestałam czuć głód, więc przestałam jeść. I z mojej i tak niskiej wagi spadłam 5-6 kilo w ciągu 2 tygodni. Od razu powiem tak, jest to domena kobiet. I przede wszystkim dlatego też nieszczęśliwie ketoza łączona jest często z tym, że zahamowanie miesiączki, zaburzenia funkcjonowania tarczycy i to nie do końca jest wina ketozy, odcięcia węglowodanów, tylko nieumiejętnej podaży kalorii. Bo trzeba pamiętać, że tak restrykcja kaloryczna już na diecie, która i tak jest wymagająca dla organizmu i odbywa się tak dużo zmian w całym metabolizmie, nie sprzyja jakby funkcjonowaniu w takim holistycznym ujęciu. Czyli jeżeli jesteś kobietą, zaczynasz ograniczać kalorie, no to z pewnością mogą zaczynać się już jakieś problemy z tarczycą. Mogą rozwijać się takie problemy, że jest nadwyżka estrogenów, blokuje się miesiączka. No, wypadają włosy. Wypadają włosy. Nie polecam nikomu. No dokładnie, więc jakby wracając jakby do meritum, no ketoza jest na pewno dietą, która pozwala zgubić tkankę tłuszczową, ale trzeba to robić umiejętnie i trzeba to zrobić w odpowiednim momencie. Są, szczególnie w kontekście sportowym, jeżeli trenujemy, osoby w ogóle, które trenują, ja jestem, jak wiesz, zwolennikiem aktywności fizycznej i w ogóle uważam, że no, to samo dobro, też łatwiej jest w ogóle przejść ketozę trenując, bo trzeba wiedzieć, że przede wszystkim możemy sobie pozwolić, łatwiej nam jest te nasze ketogrzeszki troszkę usprawiedliwiać, jeżeli trenujemy, bo mamy lepszą wrażliwość na insulinę. Możemy też sobie zwiększać troszkę podaż białka, bo wiemy, że wiadomo, dla anabolizmu to białko jest potrzebne. W ogóle też uważam, że ketoza jest super, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, bo jest proanaboliczna. Po prostu może wytłumaczę to w ten sposób. Gdy organizm korzysta z glukozy, korzysta z cukru i nagle zaczyna nam brakować tego cukru, no to jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do tego źródła energii. A chcemy jakoś wytworzyć sobie aminokwasy do budowania masy mięśniowej, no to wtedy wchodzimy w glukoneogenezę i z tego glikogenu naszego mięśniowego korzystamy, żeby wytworzyć aminokwasy. Natomiast na ketozie takie procesy nie mają miejsca. Nie rozwalamy kolokwialnie swojej tkanki mięśniowej po prostu. Czyli generalnie to jest mit, że będąc na ketozie spada jakby efektywność podczas treningu i nie można budować tkanki mięśniowej? To znaczy, można. Można, jak najbardziej, bo pamiętajmy, że mięśnie to są aminokwasy. Na przykład, co jest ważne, oczywiście w ketoadaptacji jest to zmęczenie, tak jak mówiliśmy, ten moment zderzenia ze ścianą, więc tutaj trzeba przede wszystkim pokory, że te początkowe dni, początkowe tygodnie mogą być trudne. Natomiast ogólnie ketoza w treningu i dieta wysokotłuszczowa no przede wszystkim jest bardziej energetyczna z biochemicznego punktu widzenia, no a po drugie oszczędza tą tkankę mięśniową, nie jest kataboliczna. Jeszcze wracając do tej restrykcji kalorycznej, no naprawdę jest to szereg błędów popełnianych głównie przez kobiety, bo kobiety boją no się, właśnie, z jednej strony boją się tłuszczu, z drugiej strony są na tej ketozie, ale Boże, boją się tego smalcu. Ale trzeba pamiętać, że w ketoadaptacji naprawdę jest metabolizm zmienia się tak bardzo, że jeżeli ktoś nie siedzi głęboko w biochemii, jest mu ciężko sobie to wytłumaczyć, że jak ten tłuszcz będzie spalał mi tłuszcz, bo rzeczywiście... Są też lata propagandy przez media, że tłuszcz jest ten zły i wszystko light. Tak, oczywiście, no stąd niestety cała otyłość w Stanach Zjednoczonych, kiedy zaczęto, to też abstrahując już, ale przecież otyłość w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę spowodowana była w czasach, kiedy syrop glukozowo-fruktozowy wszedł do łask i zaczęto wszystko tym słodzić, bo uznano, że to tłuszcz jest zły. I tak naprawdę otyłość, która jest do teraz no, gigantyczna, wywodzi się z nadmiaru cukru i syropu glukozowo-fruktozowego. Ludzie po prostu boją się tłuszczu. Natomiast no, we wszystkim jakiś taki złoty środek. Jeśli chcemy schudnąć na ketozie, no to przejdźmy tą ketoadaptację. Ale też powiedzmy, że nie wszystkie tłuszcze są dobre, prawda? Oczywiście, że tak. Nie wszystkie tłuszcze są dobre. Ja w ogóle jestem takim trochę wojownikiem i
orędownikiem i chciałabym, żeby ludzie też zrozumieli, jak bardzo zły jest olej palmowy, o którym może to kiedy indziej porozmawiamy, ale no, na pewno nie wszystkie tłuszcze są dobre. Na keto... I awokado jest królową keto. Tak, znaczy nie wiem, czy... Tak, moją królową osobistą. To jest w ogóle, no jest w ogóle super. Znaczy też, Boże, żebyśmy nie mówili tak jak o oleju kokosowym, że wszystko jest super, bo wiadomo, trochę stoicyzmu w tym wszystkim. Królową czy królem? Chyba, ja bym powiedziała on. Królem. Może być moim królem. Generalnie zaraz pewnie wrócimy do tego, jakie te tłuszcze są dobre. Natomiast jedno, co tylko chciałam powiedzieć, to w trakcie tej redukcji, później jak już przejdziemy ketoadaptacji i rzeczywiście stawiamy sobie cel, co my chcemy zrobić. Jeżeli chcemy zredukować, to zmniejszmy tą podaż tłuszczu, obliczmy sobie te makro, bo pamiętajmy, że ketoza to nie jest spożywanie gigantycznych ilości tłuszczu, tylko obcięcie węglowodanów. Tutaj kluczem jest obcięcie węglowodanów, a jakby ważna jest ta podaż tłuszczu, no bo czymś musimy, jakby tą naszą energię, jakby skądś tą energię musimy brać. Natomiast kluczem jest obcięcie węglowodanów na jakby korzyść tłuszczu. Natomiast to nie jest zalewanie wszystkiego smalcem, to podstawa. Tak. Tu już powiedziałaś trochę i jeszcze dużo więcej będziemy na ten temat mówić w kolejnych podcastach, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat, który nie jest tak poruszane tak często, jak my byśmy sobie tego życzyły, ale chciałabym, żebyś tak bardzo krótko jeszcze powiedziała o tym, dlaczego ketoza dla kobiet i mężczyzn różni się i ewentualnie czym tak pokrótce, naprawdę pokrótce, czym się różni. No przede wszystkim no, głównym elementem, który różnicuje nas, kobiety i mężczyzn, jest gospodarka hormonalna. No i tutaj też właśnie o to chodzi, bo niestety z kobietami jest tak, że wszelkie manewry dietetyczne, sportowe, stres, to wszystko, no my jesteśmy chodzącymi po prostu maszynami hormonów i naprawdę mówi się tak potocznie, że aby rozregulować układ hormonalny mężczyzny, no to po prostu trzeba być głupcem albo robić to już no naprawdę nieumiejętnie. Natomiast kilka nieprzemyślanych jakichś zachowań dietetycznych kobiety, no może spowodować no po prostu jakieś takie brzemię zdrowotne na później. I przede wszystkim ketoza u kobiet może być trudna przez to, że każda delikatna zmiana w sposobie odżywiania odzwierciedla później po prostu funkcjonowanie A zmiana, przejście na keto nie jest delikatna. Nie jest delikatna, jest mocne, jest gwałtowne, jest no przede wszystkim nie jest tak jak... Nawet jak robione umiejętnie. Oczywiście, że tak. No jest to jakby świadomie dajemy taki sygnał dla metabolizmu do kompletnej zmiany tak naprawdę, postrzegania w ogóle substratów energetycznych, postrzegania nawet na poziomie biologii komórki. My tutaj działamy tak, że to mitochondria jakby... Tutaj też o całej teorii mitochondrialnej kiedyś chętnie opowiem, ale jakby stawiamy na inne organelle, stawiamy na inne przemiany metaboliczne, no i na naprawdę delikatnym, bardzo łatwo do zaburzenia układzie hormonalnym kobiety to się odbija. Poza tym to jest błędne koło, tak? Delikatna równowaga hormonalna kobiet związana jest z wszystkimi przemianami w jej organizmie i to naprawdę odbija się na po prostu holistycznie, na ogólnej kondycji organizmu. Zresztą ja tak tylko dodam, bo jak robiłam swój własny amatorski research, bo ja naukowcem nie jestem, jestem tylko fanką ketozy, to pamiętam, że mi zaczęły wypadać włosy, nie wiedziałam dlaczego, byłam w dość głębokiej ketozie, wydaje mi się, bo to już czasami podchodziło pod 4. A jeżeli chodzi o ciała ketonowe i zaczęły mi wypadać gwałtownie włosy i jak zaczęłam badać dlaczego, to w Polsce nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie na polskich forach, ale jak poszłam na fora amerykańskie, to okazało się, że właśnie wypadanie włosów i to takie drastyczne, zwłaszcza w momencie, w którym ktoś się jeszcze na ketozie odchudza, to jest taki common side effect, taki efekt uboczny, który zdarza się. Nie chcę powiedzieć, że większości kobietom, ale bardzo ogromnej liczbie kobiet. To jest jakby dowodem na to, że rzeczywiście można sobie zrobić krzywdę. Nie mówiąc już o tym, że moje osobiste TSH... A właśnie, to też tarczyca. No tak, właśnie było problematyczne, bo zaczęłam od 1 coś, a skończyłam na 6-8. I proces jest jakby... Przywracanie do normy jest też kłopotliwe, nie? W ogóle myślę, że temat niedoczynności tarczycy... tych problemów. Osobny podcast. Tak, osobny podcast, bo tutaj rzeczywiście no będę jakby wspierać te teorie, że rzeczywiście diety niskowęglowodanowe mają wpływ na konwersję hormonu T4 do T3, co ostatecznie no przyczynia się bardzo do niedoczynności tarczycy, do zwiększenia poziomu TSH i właśnie wypadanie włosów to jest taka jedna znamienna cecha. Natomiast tarczyca, w ogóle przysadka mózgowa, tak? Bo trzeba wiedzieć, że równowaga pomiędzy tymi no, głównymi hormonami typu estrogen, progesteron,
to jest jakby zadanie, utrzymywanie tej równowagi, to jest zadanie przysadki mózgowej, na które naprawdę ogromne znaczenie ma styl życia, higiena tego stylu życia i dieta, czyli przewlekły stres, taki chroniczny, podwyższony kortyzol, właśnie dieta, no wpływa po prostu na funkcjonowanie przysadki. I tak dla przykładu, estrogen i progesteron, funkcjonowanie tych hormonów wpływa na neuroprzekaźniki. Neuroprzekaźniki, dopamina, adrenalina, kortyzol, no generalnie kortyzol to akurat kora nadnercza, ale to wszystko to jest jakby no błędne koło działania. Estrogen jest też kluczowy w metabolizmie kości. Stąd mówi się też, bo też słyszałam takie, znaczy to jest bardzo często w przypadku niedoczynności tarczycy, że jest większa łamliwość. Czyli wiemy, że widzimy, dietą możemy spowodować niedoczynność tarczycy, też wpływa to na estrogen, mamy łamliwość kości. A progesteron z kolei też wpływa na hormony tarczycy. I trzeba też wiedzieć, że ketoza robi naprawdę ogromne zmiany w metabolizmie, chociażby zmniejsza poziom insuliny, zmniejsza poziom leptyny. Jakby wiemy, że spożywanie większej ilości tłuszczu też wpływa na testosteron i androgeny. No naprawdę, tu jest szereg zmian, które w przypadku układu hormonalnego kobiety odciskają się jeszcze mocniej. I plus na mężczyzn też. Na mężczyzn też, ale jakby pamiętajmy, że mamy cykl menstruacyjny, fluktuacje hormonów. Tak, dokładnie. Tak, i też możemy sobie zaburzyć. Absolutnie, oczywiście tak. I bardzo często zahamowanie miesiączki, no i tak jak mówię, no niedoczynność tarczycy, PCOS, zahamowanie miesiączki, to idzie w parze, ale z drugiej strony też wykazano, że przy policystycznych jajnikach i przy insulinooporności dieta ketogeniczna jest wskazana. Okej, to jeszcze do tematów związanych z różnicami między kobietami a mężczyznami, no bo wiadomo, pięknie się między sobą różnimy. Do tego jeszcze wrócimy, ale teraz bardzo trudny temat, bardzo kontrowersyjny i taki, do którego ja wiem, że podchodzisz z ostrożnością i zresztą bardzo cię za to cenię, nie tylko za to, ale za to również. Nowotwory. Sytuacja obecnie wygląda tak, że jest trochę badań, do których część ludzi sięga, część nie. Powstało dużo mitów związanych z nowotworami i często niestety słyszy się takie stwierdzenia bez kontekstu, że ketoza może wyleczyć raka nawet w 2 tygodnie. Takie rzeczy też już słyszałam. Mamy w Polsce dużo specjalistów, którzy wiadomo znają się na tym i bardzo pilnują tego tematu, ale jest też dużo osób, pseudospecjalistów, którzy jakby wychodząc naprzeciw trendom dietetycznym, nie wiedząc zbyt wiele o ketozie, szybko zaczynają jakby mówić na ten temat i tych specjalistów udawać. I teraz moja ogromna prośba do ciebie, żebyś opowiedziała właśnie o tym, jak to jest z tymi nowotworami w kontekście ketozy. To tak na początek ja właśnie powiem, że bardzo ostrożnie chcę podejść do tematu, bo ja wiem, że fajnie byłoby i super byłoby powiedzieć, że tak, ketoza leczy nowotwory i osiąga, bo rzeczywiście w przypadku, tak jak mówiłam, epilepsji i tych schorzeń neurologicznych, neurodegeneracyjnych, ja rzeczywiście bardzo głęboko w to wierzę, że tak jest. Natomiast nowotwór jest takim stanem no, trudnym i stanem specjalnym, że tak powiem, organizmu, że w życiu bym nie powiedziała, że rzeczywiście ketoza leczy nowotwór. Na pewno może wspierać. Dieta ketogeniczna, zaraz wytłumaczę z biochemicznego punktu widzenia, dlaczego może wspierać leczenie nowotworów, ale no moim zdaniem leczenie nowotworów to niestety chemioterapia obciążająca dla organizmu, ale jednak chemioterapia, radioterapia i po prostu to są złote standardy. Możemy oczywiście wspierać, natomiast już tłumaczę, dlaczego w ogóle warto myśleć o ketozie w kontekście nowotworzenia. No przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, jak funkcjonuje i jak żyje komórka rakowa, jakie zmiany zachodzą, że dzieje się tak, a nie inaczej w naszym organizmie. I wiadomo, że komórki nowotworowe namnażają się jakby bez żadnej kontroli. To wszystko wymyka się spod kontroli organizmu, spod kontroli całej maszynerii kaskad sygnałowych. I głównym ulubionym źródłem, substratem energetycznym dla komórek nowotworowych jest glukoza, cukry proste. I pozyskując ją z organizmu gospodarza, nowotwór wytwarza wiele substancji, które zaburzają gospodarkę tłuszczową, węglowodanową, zaczyna wytwarzać taką znamienną cechą właśnie w nowotworzeniu jest wytwarzanie dużej ilości mleczanu, ponieważ ta glukoza zostaje jakby pod wpływem zmian metabolicznych zostaje przekształcona do mleczanu i właśnie kolejną cechą nowotworów jest to, że metabolizm beztlenowy. Kiedy komórka zaczyna wchodzić, zabraknie tlenu, mamy metabolizm beztlenowy, dodatkowo kwaśne środowisko, są to idealne warunki do rozwoju po prostu
nowotworu, komórek nowotworowych. I właśnie to, że niedostateczna ilość tlenu powoduje, że te komórki zaczynają przyzwyczajać się do metabolizowania, do po prostu fermentacji cukrów, czyli nie ma już typowej glikolizy tlenowej, tylko glikoliza beztlenowa i są po prostu uzależnione od cukru. Czyli jakby logicznym punktem wyjścia, myślę, dla w ogóle myślenia o ketozie jako takiej elemencie farmakoterapii było to, że po prostu odetnijmy glukozę, odetnijmy cukier nowotworom, może wtedy zmniejszy się środowisko nowotworu, czyli nie będzie już tak kwaśne i przede wszystkim no, warunki beztlenowe, tak? I teraz wiadomo, że badania wykazały naprawdę, oczywiście też tutaj trzeba być ostrożnym, bo to nie są gigantyczne badania na populacjach kilkuset czy tysięcy osób, tylko przeważnie są to takie pojedyncze case study, kiedy pacjenta wrzuca się, że tak powiem, na dietę ketogeniczną, no i obserwuje się zmiany. No i teraz ile pacjentów, taka heterogenność, tak? Czyli każdy organizm może reagować inaczej. Jednak jakby biochemicznie rzecz ujmując, wiadomo, że na skutek ograniczenia podaży węglowodanów nowotwór po prostu zostaje odcięty od swojego glukozowego pożywienia, a jednocześnie ze spożywanych tłuszczy, bo tutaj ta ketoza w przypadku nowotworzenia no, oczywiście polega na tym, że obcinamy węglowodany, zwiększamy tłuszcze, zaczynamy wytwarzać ciała ketonowe, które komórki nowotworowe nie potrafią spożytkować jako substrat energetyczny. Tak przynajmniej mówi literatura, tak mówi biochemia. Więc logicznie zostają one odcięte od swojego po prostu źródła energetycznego. I takimi przesłankami... Czyli dobrze rozumiem, że ketozą można trochę zagłodzić tak, tego raka, tak? Tak się mówi, nawet zagłodzić raka, oczywiście na WPPL czy na Onecie są takie slogany, ale żeby jakby zrozumieć proces, no trochę tak można powiedzieć. I co ważne, no nie wiem, czy się domyślasz, tak jak wspominałeś o epilepsji, rok 1911, potem 1921, szpital Mayo, to tutaj również 1924 rok powstała taka teoria nowotworowego apetytu na słodycze. I to był taki niemiecki uczony Otto Warburg, który wykazał, że podstawa, kanon w przemianie komórki na komórkę nowotworową to właśnie niedostatek tlenu i niewydolność funkcjonowania mitochondriów. Dlatego też w ketozie tak bardzo podkreślamy, że mitochondria to są te królewskie organella, o które jakby trzeba dbać i to one tutaj całą tą fabrykę, naszą maszynerię nakręcają. I powiedział on, że właśnie to już nie jest zagadka, dlaczego rozwija się nowotwór. Wiadomo, że po prostu komórka nie zaspokaja swoich potrzeb tlenowych i zastępujemy oddychanie tlenowe beztlenową fermentacją cukrów. I wykazał on, że właśnie najbardziej złośliwe nowotwory, komórki najbardziej złośliwych nowotworów mają ten wzmożony apetyt na glukozę. Jest nawet takie badanie, które... W sensie, że osoby, które są chore na raka, chce im się jakby jeść te słodycze, tak? O to chodzi? Tak, jakby na poziomie komórkowym. Te komórki mają więcej receptorów dla glukozy i jakby, kiedy robimy takie badanie, oznaczamy metabolity glukozy, to się robi na zasadzie kontrastu, to widzimy, że takie komórki, jakby jest większa aktywność w kontekście metabolizmu glukozy. Podobnie robi się też badania, Jezu, też nie chcę teraz być ignorantem, natomiast już nie pamiętam, z neuro, bada się mózgi osób z chorobą Alzheimera, po prostu obszary aktywne i też te obszary, które są najaktywniejsze metabolicznie, zawsze mają najwięcej tych metabolitów glukozy. Mhm. Czyli jakby to jest dla nas taki znacznik metabolizmu. I wiemy, że komórki nowotworowe w tych najbardziej nowotworach złośliwych mają tą... mają ten wzmożony apetyt na glukozę i te komórki też mają wadliwe mitochondria. Czyli znów krążymy wokół tego, że glukoza, podwyższona glukoza, te komórki chcą więcej tej glukozy i to zawsze jest w przypadku nowotworzenia związane z wadliwymi mitochondriami. I co ważne, dlaczego ketoza tutaj? Bo fakt, że te komórki mają upośledzone funkcjonowanie mitochondriów, komórki nowotworowe, oznacza, że one nie będą korzystać z ketonów i kwasów tłuszczowych jako swojego źródła energii, czyli komórki nowotworowe nie będą wykorzystać ketonów jako swojego substratu, jako swojego pożywienia, więc w przeciwieństwie do tych zdrowych, które mają prawidłowo funkcjonujące mitochondria, jest szansa, że po prostu będą obumierać, nie będą się rozwijać. Ja też właśnie, jest szansa, że będą obumierać, znaczy, ale tak, jak już istnieją, to nie znaczy, że znikną, tak? Mówię, no z biologią i z biochemią jest tak, że trochę musimy wierzyć w to, co widzimy pod mikroskopem, co mówi nauka, jakby rozumieć, jak działają pewne sygnały. I no mówię, z biochemicznego punktu widzenia, bo ja nie chcę mówić, że tak jest. Ja sama szczęśliwie nie mam nowotworu, nikt w mojej rodzinie nie ma i jakby nie wiem, jak to wygląda, gdy z taką rozmawiam z taką osobą, widzę to. Natomiast to, co mówi mi PubMed i to, co mówią mi publikacje, co mówi mi nauka, mówi to, że rzeczywiście odcięcie
tego gigantycznego dopływu glukozy dla nowotworów, który to jest jego ukochane źródło energetyczne, pomoże mu po prostu nie rozwijać się dalej, obetniemy mu energię, bo nie potrafi korzystać z ketonów. Zdrowe komórki potrafią, a komórki nowotworowe, przez to, że jest tam zaburzona cały metabolizm tlenowy, zaburzone są mitochondria, nie będą potrafiły po prostu zasilać się na ketonach. I rozumiem, że badania cały czas trwają. Absolutnie tak i myślę, że teraz jest naprawdę taki pik tego i szczęśliwie, dzięki Bogu, te badania trwają i łączy się, robi się tak zwane high throughput analysis, czyli po prostu łączy się liczne badania ze sobą. To nawet nie są tyle badania eksperymentalne, ale jest coraz większy trend zbierania i jakby scalania ze sobą badań, żeby znaleźć jakiś wspólny mianownik, metaanaliz, dokładnie, tak się robi teraz bardzo duży trend, jest w przypadku mikroRNA, czy szukania jakichś tam zmian epigenetycznych, ale też tutaj, no bo jejku, no to wszystko jest tak heterogenne, że ciężko powiedzieć, że tak jest. Natomiast bardzo ciekawe jest jeszcze to, że wykazano, że te komórki nowotworowe tak rozpaczliwie potrzebują tej glukozy, że na ich powierzchni jest dużo więcej receptorów. Wydaje mi się, może już o tym wspominałam, ale chcę to podkreślić, że jakby nawet no nie anatomicznie, ale na poziomie komórkowym następują takie przebudowy, że ilość receptorów dla glukozy jest większa. No okej, to wszystko brzmi bardzo pozytywnie, ale wiemy, że są różne nowotwory. Nowotwory występują w różnych organach i te nowotwory się między sobą różnią. I może powiesz nam, jak to jest, gdzie ta ketoza może pomóc, a gdzie niekoniecznie. Też przede wszystkim takie jedno zdanie, które bym tutaj chciała dodać, to w przeszłości, tak jak widzimy, Otto Warburg, 24 rok, już wielokrotnie podejmowano próby wpływania na komórki nowotworowe, zabierając im coś, dawając, zmieniając środowisko. Jednak większość tych wszystkich analiz, obserwacji kończyła się taką konkluzją, że nie można złagodzić i zagłodzić raka, jednocześnie nie wpływać na komórki zdrowia. I to jest też przecież, no, podstawa chemioterapii, dlaczego wypadają nam włosy, dlaczego źle się czujemy, dlaczego są wymioty, dlatego że okej, działamy mega silnymi chemikaliami na komórki nowotworowe, ale to nie pozostawia, to odciska piętno też na komórkach zdrowych. W przypadku ketozy najbardziej udokumentowane, no i takie tym, czym chwalą się zwolennicy diety ketogenicznej, są przede wszystkim glejaki. I oczywiście też tu dodam, u chorych, pojedynczych chorych, czyli jakby są przypadki, cieszymy się, bo obserwujemy, jest jakaś obserwacja, widzimy, ale do tej pory nie ma badań, które pokazywałyby jakąś większą grupę. Natomiast wykazano, że u pojedynczych chorych leczonych z powodu glejaka tradycyjnymi metodami w porównaniu w warunkach takich szpitalnych, gdzie stosowano dietę ketogeniczną i tutaj zaznaczam, to była naprawdę dieta ketogeniczna, 90% tłuszczu, tylko około 2-5% węglowodanów i reszta białek. Powiedz jeszcze, może nie wszyscy wiedzą, co to są glejaki. Mhm. Glejaki to są, w ogóle tak warto zaznaczyć, że nowotwory mózgu zawsze wywodzą się z komórek glejowych, znaczy nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, to nie są nigdy komórki neuronalne, no nie ma nowotworów po prostu pochodzenia neuronalnego, natomiast glejaki to są nowotwory pochodzenia astrocytarnego. Astrocyty są to takie komórki, które, jedne z komórek glejowych, które po prostu są takimi, zaopatrują komórki nerwowe w substancje odżywcze, są takimi wspomagaczami. Mhm. Natomiast tutaj też ja jestem takim orędownikiem teorii, że nie samym neuronem mózg żyje i uważam, że większość, to już tak abstrahując, moje neuro mnie tak ciągnie, ale jednak komórki glejowe robią największą robotę w naszym mózgu. Mówi się nawet, że to przekazywanie myśli, Boże, trochę odchodzę, ale muszę to powiedzieć, to przekazywanie myśli, całe procesy synaptyczne i to tak naprawdę, co kształtuje naszą poznawczość, to są komórki glejowe. No, nie bez kozery wykazano, że mózg Einsteina miał zupełnie znacznie więcej komórek glejowych i ssaki, które są bardziej ukształtowane ewolucyjnie, mają różnice w ilości komórek glejowych, nawet nie tak bardzo jak w nerwowych, więc ten glej to naprawdę jest wow, coś wielkiego. I tutaj może też kiedyś o tym pogadamy, natomiast wracając do glejaków, właśnie są to nowotwory pochodzenia glejowego i wykazano, że na takiej diecie, no mocno, mocno już mówię, to była ketoza farmakologiczna, 90% tłuszczu. Niektóre obserwowano po prostu cofanie się, guzy się zmniejszały i przede wszystkim redukcji ulegało unaczynienie tego nowotworu, bo wiemy, że nowotwór wspaniale z tej glukozy tworzy sobie nowe naczynia krwionośne, które później albo prowadzą do przerzutów, do metastazy, ale też zarazem sam lepiej zaopatruje się w wszystkie substancje odżywcze. Też glukoza bardzo ładnie sprzyja rozwojowi EGFR. To jest taki czynnik endothelial growth factor, który po prostu powoduje namnażanie, tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Więc tutaj ta ketoza rzeczywiście obserwowano, cofanie się tych guzów. Sama widziałam u siebie w instytucie
zdjęcia, obrazy mózgów, w których widać było zmniejszanie się tego nowotworu. Przy czym w pojedynczych przypadkach. Dokładnie. I właśnie tu chcę powiedzieć, że wszystkie te przedkliniczne obserwacje, bo nie jestem pewna, teraz dokładnie nie pamiętam, co się dzieje na clinical trials, tam ładnie można sobie sprawdzić, jakie badania kliniczne idą, w jakim kontekście. To są badania przedkliniczne, czyli tutaj nie mamy grupy badanej, grupy placebo, jakiejś randomizacji, tylko jest pojedynczy pacjent jakiejś grupy. I no nie ma takich badań, które by potwierdzały, że po prostu na wszystkich to działa, tak? Trzeba ewidentnie rozpocząć badania kliniczne w tym zakresie. No i tak jak mówiłaś, tak? Niektóre nowotwory tak, niektóre nie. Ale istnieje szereg, no też istnieją nowotwory, które nie do końca będą odpowiadać tak samo jak glejaki. Mówię, to jest specyficzna grupa najbardziej tak naprawdę przebadanych nowotworów, ale istnieją też takie, które nie do końca lubią się w takim kwaśnym środowisku i też nowotwory, które są bardzo kłopotliwe, jeżeli chodzi o samą dietoterapię, tak jak nowotwór trzustki czy nowotwór przewodu pokarmowego, wątroby, tutaj bardzo ostrożnie, ponieważ no, jeżeli mamy problemy z pęcherzykiem żółciowym, czy problemy z wątrobą, czy trzustką, tutaj no, ketoza no, nie do końca musi przynosić takie efekty i warto pamiętać, że nie ma idealnej diety na każdy nowotwór, na jakby też na nowotwór nowotworem i jeszcze człowiek i jego upodobania. Trzeba pamiętać też, że osoby, pacjenci onkologiczni, przez to, że wydziela się tak dużo mleczanu w wyniku tej beztlenowej fermentacji glukozy, często nie mają apetytu. I teraz jeżeli mamy człowieka, który nie ma apetytu, ma nowotwór trzustki lub przewodu pokarmowego, gdzie często są no, różnego rodzaju już wycinki, zmiany, polipy, człowiek odczuwa ból, nie będzie tak chętnie jadł masła, smalcu czy też tłustych produktów, które często będą jeszcze podrażniać, powodować refluks. Także tutaj naprawdę ostrożnie i myślę, że bardzo indywidualnie trzeba do tego podejść. Z biochemicznego punktu widzenia dla środowiska nowotworowego fajnie byłoby odciąć tą glukozę, natomiast no, mógłby być to też mocny szok i w wielu przypadkach mogłoby to po prostu pogorszyć. I takie leczenie paliatywne pacjenta już nawet kiedy dla samego samopoczucia, no i też wpływać w ogóle na farmakoterapię. Także jest to bardzo nieodkryty grunt i mocno trzymam kciuki za to, żeby to szło w kierunku takich metaanaliz i głębszego analizowania, bo bardzo łatwo powiedzieć, że tak ketoza leczy. Później tylko zbierać, spijać śmietankę, ale no takie też trochę żniwo później tych pacjentów. Dobra, to zostawmy już te nowotwory. My jeszcze mamy jeden temat do omówienia dzisiaj, który też jest taką kontrowersją i tutaj zdania są podzielone i często to się spotyka, jak są na przykład lekarze, ja się z tym spotkałam, którzy słyszą, że mam podwyższony poziom ciał ketonowych i jestem w ketozie. Nawet lekarze często mylą ketozę z kwasicą ketonową i jak chce się w polskich źródłach w internecie poszukać informacji na temat ketozy, to kilka pierwszych artykułów, które wyskakują, to są właśnie artykuły o... To się trochę zmienia, wiadomo, bo tych treści trochę powstaje, ale wciąż kwasica ketonowa jako coś złego, niebezpiecznego i zagrażającego naszemu zdrowiu się pojawia. Więc teraz może opowiedz o tym, czym się różni ketoza od kwasicy ketonowej i co to w ogóle jest kwasica ketonowa. Diametralnie i zasadniczo. Otóż naturalną konsekwencją ketoadaptacji jest spadek poziomu glukozy we krwi i wzrost poziomu ciał ketonowych. I jest to wynik po prostu zmieniającego się zapotrzebowania komórek na rodzaje energii, tak? Czyli tutaj nie stawiamy już na glukozę, stawiamy na kwasy tłuszczowe i ciała ketonowe. Ale gdy występuje sytuacja w organizmie i to przeważnie są to stany patologiczne, takie jak cukrzyca typu pierwszego, czyli jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, kiedy komórki beta-trzustki po prostu przestają funkcjonować i nie wytwarzają insuliny, lub cukrzyca typu drugiego, ta nabyta w czasie życia, ale też kiedy dochodzi już do no, dewastacji trzustki, nieprodukowana jest insulina, albo osoby, które no, są w ciągłym upojeniu alkoholowym bądź upajają się tym alkoholem na czczo, to wtedy dochodzi do sytuacji, w której mamy bardzo podwyższony poziom glukozy we krwi w wyniku tego, że nie mamy insuliny i bardzo wysoki poziom ketonów. I to są dwie sytuacje, które występują naraz. W ketozie dietetycznej, w ketozie takiej w stanie zdrowia mamy niską glukozę na podwyższony poziom ketonów. I teraz trzeba pamiętać, że kwasica ketonowa, kwasica metaboliczna to wynik zdewastowanej gospodarki insulinowej, a nie wynik stosowania diety ketogenicznej. I jeżeli chodzi o te widełki, no bo warto tutaj zaznaczyć, że w dietetycznej ketozie stężenie ciał ketonowych to jest od 0,5-1,8 milimola, średnio tak 5-6 milimola. Od 0,5 już. Tak, tak się mówi, ale mówię, to jest wszystko też heterogenne, bo też
Nie tylko mierzenie ketonów jest miarodajne, też o tym nie mówiliśmy, ale nie tylko mierzenie ketonów w wydychanym powietrzu i w moczu mówi nam o ketozie, tak naprawdę mówi nam o tym, że zaczynamy produkować te ketony, ale dlatego najbardziej efektywne jest mierzenie z krwi. Absolutnie tak i mierzenie na przykład poziomu trójglicerydów czy glukozy, tak. Bo co jest ważne, problem zaczyna się wtedy, gdy mówimy o kwasicy metabolicznej, kiedy poziom ketonów rośnie do 8 mmol na decylitr. Bo jaki jest optymalny, maksymalny dla ketozy? 5-6, to mówimy, że to jest już naprawdę tak wysoko. Ja też mówię, no nie chcę tutaj mówić twardo, bo co centrum diagnostyczne, co tak wiemy, jak to jest też z badaniami laboratoryjnymi, ale jakby powiedzmy, że ten punkt jest taki... Co teoria, to widełki. Tak, dokładnie, ale też przede wszystkim kwasica metaboliczna, mówię, dwa parametry. Wysoka glukoza, wysokie ketony. I w kwasicy właśnie problem już się zaczyna, kiedy mamy 25 mmol na decylitr. Problem to znaczy zagrożenie śpiączką? Tak, na przykład. Dokładnie tak. I stężenie glukozy wynosi ponad 200 mg na decylitr. Natomiast w dietetycznej ketozie, tak jak mówię, średnio ten maks to jest to 5-6 mmol, a stężenie glukozy 65-80 mg na decylitr. I jest to taka rezerwa alkaliczna, jakby nasz system organizmu buforujący jest taki wtedy, że nie zmienia to nam pH krwi, czyli nie dochodzi do tej kwasicy. A organizm broni się z kwasicą w taki sposób, że po prostu nie mamy insuliny. Gdy normalnie mamy insulinę, to wzrost poziomu insuliny powoduje obniżenie poziomu glukagonu. To są hormony, które działają ze sobą antagonistycznie. I wtedy, kiedy insulina rośnie, glukagon się obniża i wtedy wydalane są ketony z organizmu wraz z moczem. Sprawia to, po prostu doprowadza to do sytuacji, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego wyniku większego niż te 8 mmol, co po prostu chroni nas przed zagrożeniem. Czyli musimy mieć sprawnie funkcjonujący układ insulina-glukagon. W kwasicy metabolicznej tego nie ma, bo powtarzam, mamy zaburzone funkcjonowanie komórek beta-trzustki lub po prostu ciągle pijemy alkohol i jesteśmy na głodzie, więc... Okej, czyli jeżeli robimy sobie na przykład badanie moczu i wychodzi nam, że w tym moczu mamy ciała ketonowe i słyszymy od lekarza, że to już jest zagrożenie kwasicą ketonową, to spokojnie, absolutnie. Zbadać krew. Zbadajmy sobie poziom glukozy przede wszystkim. Mhm. Też i no to jest podstawa, tak? No to jest tak jak cały czas mówię, że ketoza to nie są tylko te tłuszcze. Mówiąc o ketozie, wszyscy mówią ketony i tłuszcze. Pamiętajmy też, że glukostaza, to wszystko, co się dzieje z glukozą obok, czyli glukoza i poziom tej glukozy. Jeżeli mamy te dwie sytuacje naraz, to jest dokładnie tak, jak mówiłam o diecie. Dlaczego dieta Western Diet i dieta zachodnia jest niezdrowa? Bo mamy wysokie tłuszcze i wysokie węglowodany, jeszcze na dodatek tłuszcze trans, więc tak naprawdę te dwie rzeczy razem są najgorsze. Dlaczego pączek jest taki pyszny? Bo jest tłusty i słodki. I tak samo tutaj, nie mówmy tylko... Pączka. Ja też. Nie mówmy tylko o ketonach, ale pamiętajmy, że jeżeli mamy tą insulinę, naprawdę organizm jest bardzo mądry. On sam o siebie świetnie zadba i wtedy będzie i ładnie... I też nam pokaże. I też nam pokaże. No właśnie, a to teraz pytanie, jak nam pokaże? Kiedy będziemy wiedzieć, że na przykład już mamy za dużo ciał ketonowych? Jakie są takie objawy, gdzie już możemy... Bo ogólnie do czego zmierzam, to, że też taką barierą wejścia jest w stan ketozy i przejście na dietę ketogeniczną jest to, że ludzie niechętnie się badają i jak słyszą, że dieta ketogeniczna wiąże się z badaniem poziomu ciał ketonowych i nie tylko, z robieniem regularnych lipidogramów, żeby zbadać swój cholesterol, o którym też jeszcze pewnie nieraz porozmawiamy i że trzeba kontrolować poprzez badanie przede wszystkim krwi sytuację jakby wewnętrzną. Często ludzie tego nie robią i często ludzie, którzy są już dłużej na ketozie, odchodzą od tych badań, dlatego że są przystosowani, potrafią czytać swój organizm, tak? Więc ja to mówię też dlatego, żeby zaapelować do wszystkich, że po pierwsze, niezależnie od tego, na jakiej jesteśmy diecie, powinniśmy się badać. Są różne sety badań, które powinniśmy robić, ale na ketozie robi się to częściej i to badanie ciał ketonowych z krwi, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest badanie tak jak... No, to jest badanie kropli krwi z palca, więc to nie jest żaden problem. Chociaż słyszałam, to Joe Rogan chyba w swoim podcaście mówił, że od tego ciągłego badania ciał ketonowych we krwi ma wiecznie stwardniałe opuszki palców, no bo to jednak się nakłuwamy, no ale lepszego sposobu jeszcze nikt nie znalazł, więc tak już wracając do tematu, że te badania krwi są potrzebne, ale pytanie, czy poza badaniami krwi, jakie sygnały możemy otrzymać od swojego organizmu, że coś jest nie tak, albo że właśnie coś jest tak? Jasne, przede wszystkim są objawy znamienne, o których zaraz powiem, ale też naprawdę pamiętajmy, że kwasica ketonowa nie zrobi się tak nagle, bo mam dużo ketonów. Pamiętajmy, że kwasica metaboliczna zrobi się, jest wtedy w organizmie. Organizm odczuwa wtedy, kiedy ma zaburzone wydzielanie insuliny. Czyli jeśli my nie mamy teoretycznie, no ale
tak jest. Jeżeli trzustka funkcjonuje prawidłowo, to ta insulina nie dopuści do tego, żeby poziom glukozy sięgał 200 ml, po prostu taki poziom, o którym mówiłam. Natomiast objawy kwasicy ketonowej są dosyć charakterystyczne. No, w ogóle, tak jak wiemy, w ketoadaptacji mamy ten charakterystyczny słodki oddech, który jest wynikiem metabolizmu acetonu, ale tutaj jest, te objawy są no, dużo głębsze i tutaj przede wszystkim mamy nudności, głęboki, szybki oddech, jest odwodnienie, bardzo niskie ciśnienie krwi. To może troszkę przypominać hiponatremię, czyli tak jak rozmawialiśmy o niedoborze sodu przy ketoflu, ale hiperwentylacja, jest wysypka, czyli to są trudne objawy, bo też wiemy o słynnym keto rash, tak? Czyli nadmiar acetoodstanu i w ogóle no, ciał ketonowych powoduje troszkę gruczoły, inaczej zaczynają pracować, no i skóra sobie radzi z tym w ten sposób, to ustaje. Natomiast ciało próbuje się pozbyć tych ketonów przez potliwość, przez wymioty. To są zbliżone absolutnie objawy do ketoflu. Natomiast, no mówię, tutaj no warto, tak jak mówisz, badania to jest złoty standard, ale jeżeli mamy prawidłowo funkcjonującą trzustkę, dlatego też jestem zwolennikiem, że zanim wejdziemy na ketozę, w ogóle jestem zwolennikiem, tak jak przy ustawianiu jakichkolwiek diet, trzeba przyjść z panelem diagnostycznym. My musimy wiedzieć, co się dzieje z organizmem. Jeżeli my nie wiemy na przykład, że mamy problemy z woręczkiem żółciowym, czy mamy problemy z trzustką. No okej, okay, to co badamy przed ketozą? Przed wejściem? Za duży temat. To jest temat, okay, który absolutnie możemy poruszymy, ale no jest naprawdę szereg badań, które warto wykonać, a szczególnie kobiety. Szczególnie kobiety, tak jak mówię, bo tutaj gadałyśmy o tej gospodarce hormonalnej, ale no myślę, że to jest przede wszystkim, jeżeli mamy tą trzustkę sprawną i nic nie wiadomo nam o tym, że mamy cukrzycę typu pierwszego lub drugiego, no to raczej nie powinno być problemów. Natomiast no badajmy też ketozę i swoje wejście i w ogóle to, czy w niej jesteśmy, nie tylko bezpośrednio poprzez pomiar ketonów, ale poprzez te parametry, tak jak mówiłaś, z krwi, czyli wszystko to, co dotyczy gospodarki węglowodanowej. Asia, super się rozmawia, to już jest któraś godzina i generalnie niestety musimy już kończyć powoli, zbierać się do Warszawy z tego pięknego miasta, z Poznania, ale mam do ciebie jeszcze jedno ważne pytanie, które poprzedzę małym takim założeniem, stwierdzeniem, że jedno, co jest pewne, to to, że czy środowisko naukowe, czy ogólnie ludzie, którzy interesują się dietą w jakimkolwiek stopniu, grupy ludzi nie bardzo chcą się ze sobą zgodzić co do tego, która dieta jest najlepsza, co wynika z wielu czynników, z tego, że są różne badania na różne tematy, że badania są bardzo kosztowne, że badania są częściej, nie wiem, na myszach albo w probówkach, a nie na ludziach, że jest bardzo wiele czynników zewnętrznych wpływających na nasze zdrowie, nie tylko dieta, prawda, cały styl życia. To wszystko składa się na fakt, że ciężko jest znaleźć tę dietę idealną i ciężko się dogadać co do tego, co działa, co nie, pomimo tego, że są pewne już wyniki badań i wiemy, jak to wygląda. No ale ja tak trochę przekornie zadam ci pytanie, czy dieta ketogeniczna jest najlepszą dietą? Tak. No więc przede wszystkim odpowiem tak, w ogóle ja jestem bardzo zachowawcza we wszystkich jakichś swoich poglądach i takich osądach, czy to naukowych, czy lifestyle'owych. No nie ma najlepszej diety. Ja to powiem z perspektywy i naukowej, i też takiej, że jestem dietetykiem sportowym, więc wiem, jak przychodzą szczególnie dziewczyny na odchudzanie, chcą magiczne 1000 kalorii, to jeszcze do Sylwestra 5 kg, 6 grudnia chcą schudnąć. Wydaje mi się, że dieta idealna, jeżeli... Wciąż są takie osoby? Są, absolutnie, uwierz mi, tak. Dieta idealna i dieta dobra jest tak, to jest taka dieta, którą przede wszystkim utrzymasz, która będzie ci smakować. Mam na myśli to, że dla mnie właśnie pojęcie diety jest takie zgubne, bo wszyscy się boją tego dieta, bo to ci się od razu kojarzy z wyrzeczeniami, z tym, że potem przestanę i już będzie dobrze. Moim zdaniem, jeżeli dietę zamienimy na nawyk żywieniowy, to też wtedy jest pasująca do ciebie dieta, bo po prostu jesz tak, jak lubisz i szukasz tego, co ci odpowiada. No, pamiętajmy, że są różne upodobania. Ja na przykład bardzo dobrze się czuję na diecie wysokotłuszczowej, na wysokiej diecie wysokobiałkowej. Ty się też super czujesz na ketozie, bo przede wszystkim to ci też smakuje. Na przykład nie wyobrażam chociaż sobie... Chociaż też absolutnie, ale to też wiemy, że można coś tam podziałać w tym temacie. A w ogóle tak jeszcze powiem, że o słodyczach i o tym, czy zdrowe słodycze rzeczywiście zawsze są zdrowe, też mamy zaplanowany cały podcast na ten temat. Tak, będziemy o tym rozmawiać, szczególnie, że właśnie niedawno odkopałam i pisałam artykuł na temat szkodliwego działania sukralozy i chętnie o tym opowiem, no żeby tak nie rzucać się, że te wszystkie, że tylko aspartam i acetosulfam są złe, nie, no sukraloza też okazuje się wcale nie jest taka wspaniała.
No o tych właśnie dobrych, różnych zamiennikach cukru chętnie porozmawiam innym razem, bo właśnie... Dobrych, niedobrych. Nie tylko aspartam, nie tylko acetosulfam, ale właśnie... Stevia, idziemy po ciebie. Tak, ostatnio nawet cukraloza, która no tak często występuje w odżywkach białkowych i no taki razem z ksylitolem i z erytrolem, taka święta trójca, okazuje się, że też ma bardzo duży wpływ na gospodarkę węglowodanową, nawet może powodować insulinooporność u zdrowych osób, ale o tym kiedy indziej. Więc wracając do twojego pytania, czy dieta keto jest najlepsza? Ja nie powiem, że jest najlepsza, bo nie ma najlepszej. Po prostu nie ma najlepszej. I tak jak właśnie to chciałam wspomnieć o mojej mamie, mi umknęło, że są osoby, które po prostu nie będą jadły dużo tłuszczu, nie lubią tłustych ryb, nie lubią awokado, nie lubią jajek. Ciężko jest zbilansować. Nie lubią masła. Tak jak dietę ketogeniczną można zbilansować i trzeba się oczywiście troszkę natrudzić, może ale... Może być nawet wegetariańska, wegańska też, ale no, no może być, bo wiadomo, tutaj mówimy wegetariańska, no to warzywa, obetniemy warzywa, coś tam wymyślimy, da się. Natomiast są to pewne wyrzeczenia, ale można. Natomiast nie dla wszystkich to będzie odpowiednie. Nie dla wszystkich w różnych stanach ich organizmu, tak, jeśli mamy problemy. A widziałaś kiedyś osobę, która pierwszy raz pije kawę kuloodporną, czyli z olejem kokosowym i masłem, albo olejem MCT i ma odruch wymiotny? Nie, że uwielbiam częstować ludzi. Ja uwielbiam tą kawę i uwielbiam widzieć reakcje ludzi, którzy niekoniecznie. A ja powiem właśnie, że ostatnio tak od miesiąca piję sobie rzeczywiście przed treningiem, bo nie mam czasu najzwyczajniej w świecie z MC-tem i naprawdę robię 2 godziny trening siłowy, to tak już przy okazji kiedyś opowiem o tym, ale rzeczywiście widzę, nie mam w ogóle spadków energetycznych, także tu wracając. No więc ile ludzi, tyle diet i tak naprawdę... Jeżeli ją utrzymamy i będziemy się też z tego cieszyć, a przede wszystkim będziemy dalej społecznie, bo też o tym chcę powiedzieć, że dieta nie może wiązać się, przynajmniej wydaje mi się, że no, zgubne jest to, że zamykamy się w domu, mamy tylko pudełka, nie chodzimy na komunię, chrzty, do baru ze znajomymi. Każda dieta to są wyrzeczenia, ale jeżeli zrobimy to z głową... A ja chcę dodać od siebie, że keto jest już na mieście, można kontynuować swoje życie towarzyskie, będąc w ketozie i jakby jedząc dietę ketogeniczną. No i dlatego też o tej diecie ketogenicznej rozmawiamy i nie tylko dlatego, bo też dlatego, że Asia, kończymy. Dokładnie. I jeszcze tylko powiem, że jest na mieście, można pić alkohol, będziemy też o tym mówić, że można. Oczywiście warto tego nie robić często, ale wcale nie musimy wylecieć, że tak powiem, z ketozy, pijąc wódkę i alkohole bez dużej ilości węglowodanów. No ale jakby to jest ten aspekt, że można, naprawdę nie trzeba się zamykać w domu, a przede wszystkim no, te znamienne efekty diety ketogenicznej. Z mojej perspektywy, z perspektywy naukowej nie znam, mówię o sobie, mówię o tym, co wiem, co przeczytałam, ale nie znam drugiego postępowania dietetycznego, które miałoby naprawdę tak udokumentowane działania. Będę tutaj postulować, że przy zaburzeniach neuro typu i nowotwory pochodzenia mózgowego, czyli glejaki i tak jak mówiłam, te zdolności kognitywne, epilepsja, no to są udokumentowane działania. Plus i po prostu działanie ketozy jest tak mocno ugruntowane, że można lubić tą dietę, można jej nie lubić, ale na pewno nie można powiedzieć, że no nie jest, że to jest nowa moda, że to jest nowa moda i że to nie jest dieta, nad którą warto się pochylić i wydaje mi się, że warto spróbować, bo efekty i jakby to, jak czuje się organizm po przejściu już ketoadaptacji, no też są udokumentowane i opisane, jakby no ta świeżość umysłu, zdolność działania, mniejsza senność, no szereg zalet tak naprawdę, które wydaje mi się przemawiają za ketozą wobec innych diet, dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy i dlatego... No ja tak. propsuję. Bo jak coś dobrego, coś popartego badaniami, coś mocno naukowego, w tym przypadku dieta ketogeniczna staje się modna i jest w dużym trendzie, to nic tylko się cieszyć. Tak. Evidence-based medicine. Po prostu niech coś będzie trochę pod dietetyką i taką popkulturą, ale jeżeli to jest jeszcze podparte badaniami, no to super, tylko się cieszyć. Tak, więc dieta ketogeniczna jest w trendzie, jest modna, ale to jest dieta oparta na nauce, a jak nauka staje się modna, jak badania stają się dobre badania, dobrze przeprowadzone stają się modne, to my się cieszymy. Więc Asia, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś tutaj ze mną. Dzięki. Dzięki i z góry Ci dziękuję za wszystkie nasze kolejne spotkania, które już niedługo. O benefitach samej diety i o diety ketogenicznej i o tym, dlaczego ketoza może poprawić jakość naszego życia i dlaczego warto się tym zainteresować i zgłębić ten temat, będziemy jeszcze mówić nieraz. A tymczasem po więcej informacji zapraszam Was serdecznie na www.ketoketo.pl i tam czasem więcej o nas, więcej o ketozie. Dokładnie, Asia już tworzy eksperckie artykuły właśnie na temat ketozy. Poczytajcie, komentujcie, pytajcie. Jeżeli macie jakieś pytania,
to też je zadawajcie i będziemy na nie odpowiadać w kolejnych podcastach i artykułach. Dzięki serdecznie, my do usłyszenia. Idziemy na rosół. Idziemy na rosół, z malcem. Tak. Idziemy na rosół ze smalcem. Dzięki, cześć. Trzymajcie się. Słuchałeś podcastu Keto Keto, w którym rozmawiamy o ketozie oraz opartej na badaniach wiedzy o zdrowiu i żywieniu. Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami ze świata keto, zapisz się również na naszą prasówkę, podając swój e-mail pod adresem ketoketo.pl/prasówka. Prasówka jest newsletterem podsumowującym raz na 2 tygodnie wszystkie najważniejsze badania, wydarzenia i informacje ze świata ketozy i optymalizacji zdrowia. Dodaj swój e-mail, aby nigdy więcej nie przegapić ważnych informacji. Tymczasem zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do usłyszenia w kolejnym podcaście.